Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry. Niedzielny poranek prowadzi nas do pustego grobu Zbawiciela. Przychodząc na rezurekcję, potwierdzamy fakt zmartwychwstania i wyznajemy wiarę, że Jezus żyje i jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. I chociaż nikt nie widział momentu zmartwychwstania, to są osoby, które spotkały zmartwychwstałego. On stanął przed nimi i rzekł: witajcie. A one zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Ewangeliczne opisy spotkań ze zmartwychwstałym Panem Jezusem są zapisanym świadectwem ich doświadczenia prawdy. Najpierw ich radosnego i pełnego nadziei 3-letniego kroczenia z Jezusem po ziemskich drogach, słuchania nauki o nowym królestwie prawdy i pokoju, a dalej wielkiego bólu i smutku z faktu odrzucenia Jezusa, fałszywego oskarżenia przed sądem, którego konsekwencją była męka i śmierć. Po ludzku wielu myślało, że wszystko się skończyło. Kamień grobowy zakończył wszystko, co miało być nową drogą ku zbawieniu. Jednak gdy zobaczyli pusty grób i spotkali Jezusa, to zrozumieli, że nasze ludzkie myślenie nie jest myśleniem Boga. Nasze ludzkie działanie nie jest działaniem Boga. On ma swoje drogi i swoje myślenie, a nam pozwala, byśmy je odkrywali, poznawali i przyjmowali, tak jak odkrywamy pusty grób, poznajemy fakt zmartwychwstania i przyjmujemy tę największą prawdę z wiarą, że to w tej prawdzie jest nadzieja życia wiecznego dla nas. Umiłowani bracia i siostry, prawdę o zmartwychwstaniu opieramy na dwóch filarach. Pierwszym jest spotkanie niewiast i apostołów z Jezusem zmartwychwstałym, a drugim jest ich świadectwo potwierdzające to spotkanie. Myślę, że skoro tu jesteśmy, spotkaliśmy w swoim życiu tego, który umarł i który zmartwychwstał. Spotkaliśmy Go żyjącego w bardzo konkretnym doświadczeniu życiowym. To doświadczenie zmieniło nasze oglądanie świata, nasze spojrzenie na samych siebie, na jakość życia, także w wymiarze wieczności. I to my dzisiaj jesteśmy świadkami i głosicielami zmartwychwstania. To na naszym świadectwie budujemy w świecie prawdę wiary i niesiemy ją tam, gdzie jeszcze nie została przyjęta albo świadomie odrzucona. Zawsze bowiem będą tacy, którzy będą twierdzić, że Boga nie ma, a zmartwychwstanie jest fantazją i wymysłem ludzi. Zawsze będą tacy, którzy będą twierdzić, że jakiś Bóg pewnie istnieje, ale te historie z wyjściem z grobu Jezusa to pobożne bajki. Zawsze będą tacy, którzy uznają, że zmartwychwstanie zostało wymyślone przez uczniów, by jakoś optymistycznie zakończyć historię Jezusa z Nazaretu. Ale zawsze będą też tacy, którzy twierdzą, że mimo swej słabości i wad spotkali w swoim życiu żyjącego Jezusa, który ich podniósł i w swoim miłosierdziu przebaczył oraz umocnił. Są też tacy, którzy spotkali Jezusa twarzą w twarz. To ci, którzy po ludzku umarli, a trwają w pokoju zmartwychwstałego.
I to właśnie do tych ostatnich my należymy. Dlatego głosimy prawdę, że On żyje i jest obecny w Kościele, w którym zapisane są i nasze imiona, abyśmy i my zmartwychwstali do życia. Lubi. Воскресіння – це підтвердження цілого навчання Ісуса. Якщо Христос воскрес, то це означає, що все те, чого Він навчав, має сенс. Якщо Христос воскрес, то це означає, що коли реалізуємо або намагаємося реалізувати те, до чого Господь закликав, остаточно можемо бути щасливими. Якби Ісус не воскрес, то в Його гробі би спочивало не лише тіло, але й все те, що Він звіщав. Але Ісус воскрес, і це означає, що Його навчання, Його послання не лежить у гробі. Добра новина Христа живе. Ісусові можна довіряти. Його Євангелії варто довіряти, бо вона виходить за межі смерті. Отож, довіряти Богу – це шлях для тебе і для мене. Це дорога, яка веде до миру, адже воскреслий Ісус після того, як встав із мертвих, вітається зі своїми учнями «Мир вам». Провіщає їм мир у важкому часі і нас закликає у цьому важкому, але великодньому часі не дозволити, щоб зло увело нас в оману і поневолило нас. Цим великоднім закликом Месія взиває нас бути солідарними з тими, які втратили близьких, бути солідарними і з пораненими, використаними і терплячими через війну. Будьмо для них провісниками миру, джерелом якого є воскреслий Господь. Несімо їм живу віру, збудовану з добрих вчинків. Несімо їм надію і впевненість, що вони не самотні і що можуть розраховувати на Божу і нашу допомогу. Не приділаймо надмірної уваги тим, які попри війну живуть у розкоші. Милосердними вчинками для душі і тіла допомагаймо тим, які втратили як близьких, так і надбання цілого свого життя. Саме їм приділаймо свою увагу і час, щоб воскресла у них надія. Це і є завданням на сьогодні для всіх свідків Христового Воскресіння. Кохані браття і сестри, урочистость Змартвихвстання є найлепшою оказією для нас, абychми стали się świadkami pokoju, bez którego nie będzie jedności w rodzinie, Ojczyźnie i świecie. Życzmy sobie, stojąc wobec faktu pustego grobu i wobec pozdrowienia zmartwychwstałego Jezusa, pokój Wam, abyśmy się stali narzędziami Bożego pokoju, aby nadzieja wzrastała, wiara się umacniała i nadzieja podnosiła na duchu tych, co spotkają się z nami, świadkami zmartwychwstania. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę.